powiat wejherowski po raz ósmy nagrodził najlepszych trenerów i sportowców, którzy w 2017 roku osiągnęli wysokie wyniki sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej. Celem odbywającego się rokrocznie plebiscytu jest promowanie osób czynnie związanych ze sportem i działających lub zamieszkujących na terenie naszego powiatu. Z roku na rok przybywa utalentowanych sportowców, co też oznacza, że na terenie powiatu wejherowskiego mieszka lub działa coraz większa rzesza wybitnych osób. Możemy pochwalić się laureatami olimpiad ogólnopolskich na szczeblu europejskim lub światowym w różnorakich dziedzinach, m.in. kickboxingu. W tym roku uhonorowano 10 trenerów: Mirosława Elwarta, Marka Gorlikowskiego, Rafała Karcza, Marię Piper, Wojciecha Wasiakowskiego, Piotra Netera, Roberta Niewiedziała, Sławomira Piłata, Roberta Sawickiego i Tadeusza Gaweł. Pokaźna jest grupa nagrodzonych sportowców, bo aż 40. Zdobyli oni w roku ubiegłym medale w Mistrzostwach Polski, Europy i Świata. Uroczystość miała miejsce w auli powiatowego zespołu szkół nr 1 w Wejherowie. Organizatorem plebiscytu jest Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych również w Wejherowie pod patronatem starosty wejherowskiego Gabrieli Lizius.